Hej, witajcie moi drodzy z tej stronki. No, przed nami kolejny odcinek randomowej Kiny z Delvera. Słuchajcie, w sumie to nastąpiła taka dość dziwna sytuacja, bo ta gra jest w becie. Ja tak sobie dla żartu miałam podłączonego, znaczy miałam, inaczej, nie miałam dla żartu podłączonego pada. Miałam po prostu podłączonego pada do komputera, bo przed chwilą na nim grałam. I stwierdziłam, że sprawdzę, czy pad działa na becie. I działa. Jeszcze jak widać nie ogarniam, co się robi czym. Okej. Tym otwieramy ekwipunek. Tym dziabie. No, cześć Talibek, ale do widzenia. Znaczy zdziwiło mnie to o tyle, że... No jak mówię, gra tutaj beta, a tutaj pad normalnie działa. Miłe zaskoczenie, nie powiem. Jakby nie z jedzeniem. Spoko. Oczywiście ruszamy sobie dalej. Wczoraj był odcinek, dzisiaj jest również z Delvera, jakoś tak nie wiem. Po pierwsze miałam ochotę pograć w Delvera, po drugie... Jakiś taki brak pomysłów na to, z czego by tutaj kolejny odcineczek zrobić. Krab! Nie wierzę. Jedno jest pewne, nie jestem zwycięzcą. A czy nie, to było tak specjalnie, wiecie, żeby sobie jeszcze, żebyście mogli jeszcze raz zobaczyć tą piękną kopułę, bo się przyznać, że naprawdę urodziwa kurwa. Ej, naprawdę to się teraz zastanawiam, czy nie zrobić sobie eksperymentu i nie pograć na padzie. Co? Spróbujmy. Muszę się tylko zobaczyć, ok. A więc tu się robi ta. Czy ja to. Ok, czyli za E robi A. To będzie ciekawy eksperyment. Nie jestem pewna, czy powinnam to robić na live'ach. Czy na nagraniach. Krab. Nie, wiecie co? Nie będę się tym bawić, bo po prostu... To jest nie do ogarnięcia w takim... Czy to może być... Brawo ja. Chcę dojść do wejścia, bo... Zerknijmy sobie na mapę, w ogóle wejście jest tutaj. Chcę dojść do wejścia, bo tam była różdżka. O właśnie, o to mi chodziło. Dobra, 4 do 7. Akurat teraz. Zaraz umrę. Dobra. To też było specjalnie, to też było specjalnie. Dobra, koniec bawienia się padem, bo ma to bardzo niefajne efekty końcowe. Pad, możesz mi... Słuchajcie, moja zabawa z padem skończyła się skraszowaniem gry. No cóż, zdarza się najlepszym. Co, po raz kolejny możecie zobaczyć epiczne wejście do... dungeonu. Hello. Weźmiemy sobie czaszkę, bo lubię czaszkę. Boże, takim guzikiem to muszę nawalać i nawalać.
suroki i 5 dni później. Kino dalej na wola kusikiem. Mięsko. Skoczy się na to, żebym się to przyspieszyć, jak tak dalej pójdzie. Dobra. A strzału na razie nie mamy, co? No. Ale bardzo ładne wejście, bardzo mi się podobało. Sześć do 8. Zarąbista pałeczka. Ty mi w dupę strzelasz, o tych. Kurwa, co jest z tym odcinkiem? Nie tak! Co jest nie tak? O! Wierzę. No to może przy 10 wejściu do dungeonu coś nawet zrobimy. Wabiłam te skrzynki 10 minut tylko po to, żeby wyjść w pomieszczenie i umrzeć. Brawo ja! Brawo ja! No brawo, no pi... no... no... Idź w cholerę. Nie no, nie idź, bo... przydasz mi się jako widz. Tylko klikaj, wiesz w co, żebym miał te miliony z YouTube'ów. Coś gdzieś, kurwa, do mnie pełznie. Dobra. Pałęcja jest fajna, więc ją sobie wymieniamy. Zresztą ogólnie pałki są fajne. If you know what I mean. Dark Potion. Strzelimy sobie, okej. Czarne odnawiają zdrowie. Bardzo miło z ich strony. Osiem do 11, no to mi się podoba. W porównaniu do tego mojego kozika na wejściu to jest... niebo, ziemia. Tu jest pułapka w trawce. Tutaj mamy skrzyneczki. Jak chcesz tak na mnie wskoczyć, to się najpierw ze mną umów, Ania. Tu żadnej kości na wejściu nie było? Co bym sobie zgarnąć mogła? To czy jeszcze wcześniej? A weźmy sobie kozika, będziemy rzucać kozikiem. Łapka okazała się być... aha, tutaj mamy stoliczek. Scroll teleportu. W sumie użyjmy go sobie, bo... nie, nie, to bierz. Okej. W porządku. I tak to będę chciała połączyć, bo... a, tu by nas teleportował teleport. Biorąc pod uwagę, że leży tu mój kozik. Chlebek. Dzięki za rozwalenie typa. Ten może mi się przydać, nic nie wyrzucili. Jeden to mam lepszą.
Próbuję przejść tędy, co by sobie połączyć. O. Nara. Nara. 1 do 4, chłopie, z czym do ludzi? Aha, to jest to miejscówka, w której byłam. W porze. To zwiedźmy sobie na początek tą stronę. Cały jeden golda leżał, a go nie podniosłam w ogóle. Ech, kina, kina. Co ja z tobą mam? Czasem Dark Potiona już nie sprawdzałem? Chyba, że to na poprzednim save'ie. Czy na poprzednim życiu. Bo przecież jestem taka zdolna i tak rzadko umieram. Ja pierdzielę, drabinka mnie wystraszyła. No spoko, tak też może być. Tak, to jest... Okej... Pięć do 8, pchi! Dobra. Czas sobie sprawdzić tą oto lokację. Myśmy tutaj już byli, ale tak nie do końca. Kolejna różdżka, bardzo mi... No ciebie chyba pisci. Speed, dajmy sobie w speeda. O, lepszy łuk niż ten, co mam. Co prawda dalej nie mam strzał. Ale jak już będę miała, jak już będę duzia i będę miała strzały, to mamy łuk. Siema czarne. Ktoś do mnie gadał. Kurwa koty. Że mi się zbudził w podłodze. Spoko. O, w końcu jakaś kostka. Słuchajcie, mam sporo różdżek. To jest miłe i przyjemne, nie będę ukrywać. O, weźmy tak sobie, żeby... Jakby coś mi na szybko było potrzebne. To będę miała. No i dobra, i ciśniemy na piętro niżej. Mam nadzieję, że uda nam się to przeżyć tym razem. Nie, musicie, sami musicie przyznać, że dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy. Jest bardzo, kurwa, wyjątkowy. Jest taki specjalny. Takiej specjalnej troski. Aha. Dobra. Powiem szczerze, że bardzo mi się podobał ten nowy generator dungeonów. Czyli ogólnie te nowe dungeony, te nowe wyglądy, nowe... Nie będę ryzykować. Magic Shield, czyli to, o Jezu, też będzie Magic Shield. Lipa, 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 lipa. No. Ta nam rzuciła chlebek, bardzo miło z jej strony. Możemy zacząć od tej strony. Tutaj Dark Potion był dobry i tego już jestem... Boże, już myślałam, że ja... A, tak, half. O! Naprawdę musiał zdążyć, musiał! Po prostu... Musiał mnie zapoizonować, no co za pis... Co za miękki kolega. Aha, dobra. Om nom nom nom, yami 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 yami.
Po prostu miękka fryta mnie zapoizonowała, no. To nie wiem, czy mi tam ten mag nie został czasem. Gacie 3, mam gacie 1, mam gacie 1, więc bierzemy gacie 3. Amulecik bierzemy. A, on zrobił tego, ja... się włączała dziwna muza w grze. Zjedzmy sobie. Albo płotka chyba wybuchała. Czyli wybuchła nam bardzo dobra płotka. Aha, ja stąd przyszłam, więc... Chodź, może. Bo ty nie chcą... To po kurs pści. Siedem, ale chyba mamy 8, nie? Tak, mamy 8. O, ale fajne gadki będą mi pasować do... Latuni, więc sobie zakładamy, co byśmy gdzieś w pułapkę nie wlezli. Dobra, naprawdę teraz mag. O, ty tu jeszcze jesteś, to co ty tu robisz? Dobra, łuk w łapę. Jest, nie jest, o to jest pytanie. Wstrzymam się jeszcze. Zerknijmy sobie na mapkę. Bo ja zobaczyłem zupełnie drugą stronę. No to troszkę mamy do wrócenia. Co to był za scroll? A, pewnie w tego flame'a, dobra. Czy ja teraz dobrze idę? Idę dobrze. Who was that? In your face! Dobra, niech ją mag zabija. Dwa do 6, wielkie sobie to możesz wsadzić. Czy coś tu znowu we mnie strzela? Boss. Who's dead? To jest 11 do 14, kurde. Naprawdę? Naprawdę musiałam? Nie! 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 Słuchajcie, ja kończę ten odcinek. Ja to pieprzę. Po prostu pieprzę. Nie jest dzisiaj mój dzień na...
Naprawdę, słuchajcie, szczerze, myślę, że po tym odcinku łapka w górę mi się należy. Naprawdę, bo jestem wyjątkową youtuberką, wyjątkową zagrajmerką. Mam talent. Po prostu mam talent do nagrywania. Jak nie kurwa Tripranera, to Delvera i wszystkich innych temu podobnych gier. Także ja wam dziękuję za obejrzenie i standardowo komentujcie, subskrubujcie, łapki w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kino, idę się zastrzelić. Trzymajcie się i cześć!